No kochani, jesteśmy w Amsterdamie, więc zobaczymy. Mamy zaliczone 3 mosty, czyli zostały jeszcze 1497 do przełamania. Pokażemy tutaj budynki. Tutaj łodzie są. Chciałam powiedzieć amerykańskie, ale nie, są holenderskie. Trochę jesteśmy nisko, więc wody nie widać. Dużo podobne jest rowerzystów, każdy chce się przekonać, czy to prawda, bo za nami wszędzie są rowerzyści. No faktycznie na razie wszędzie są. Gdzieś tam nie widać. Nie taki staroświecki, nie taki zabytkowy. Jestem po raz pierwszy odwiedzając Amsterdam, więc ja jestem tak samo ciekawa jak wy. Proszę, 444 tablica rejestracyjna, nie oj, znamy. Smartami jeżdżą, szafa gra. Ja tu mówię, że to jest najlepszy samochód tutaj, szczególnie. Bo wszędzie wjedzie. Wszędzie wjedzie. Ale trafiki też jak na całym świecie. Korki, korki, korki. No, zobaczymy jak szybko się poruszymy do przodu. Wiele mostów. Holandia jest na wodzie. Ja się tu nie mogę napodziwiać. Naaldwaj, którym ja przebywam, to miejsce, gdzie jest bardzo dużo szklarni. Czy szklarnia i cieplarnia to samo? Dokładnie. Więc pomidory, papryki, wszystko co chcecie. Róże. No a tutaj już cieplarni na pewno nie będzie. Chyba że ktoś będzie miał na dachu, bo słyszę, że i takowe są żywe. Więc widzicie, kochani, lubią uprawiać sami. I to mi się ogromnie podoba. Pełno kanałów. Pełno mostów. Nawet do domów prywatnych często prowadzą małe mostki, mościki. Woda jest albo czysta, albo zielona, co też fajnie wygląda. Bardzo specyficzny kraj, bardzo specyficzne położenie, architektura. Zlepek wszystkiego. Do centrum już tylko kilka. Także do, kochani, do zobaczenia później.